Witajcie w Pick-upem przez Amerykę. Jest to zapis naszej podróży po południowych Stanach Zjednoczonych, terenach nieodkrytych, zapomnianych, prawdopodobnie niebezpiecznych, ale też piekielnie ciekawych. Ma on formę dziennika i mimo, że nie jest to konieczne, to polecamy słuchać go chronologicznie, żeby razem z nami wchodzić w klimat głębokiego południa. Odcinki ukazują się we wtorki i czwartki i jeśli podoba Wam się nasza wyprawa, będziemy wdzięczni, jeśli powiecie o niej swoim znajomym. Możecie również wesprzeć nas na patronite.pl/projekt Deep South. Każda złotówka się liczy. Z tej strony Piotr i Karol. A teraz ruszamy. Za nami 4880 mil. Znajdujemy się w okolicach Cumberland City w Tennessee, a naszym celem jest Savannah. Pogoda bezchmurna, temperatura 9 stopni, warunki na drodze idealne. Jeżeli oglądasz ten podcast na YouTubie, to będzie się on różnił trochę od tych poprzednich, ze względu na to, że poza warstwą dźwiękową jest też warstwa wizualna. W końcu dzięki jednemu z komentarzy wpadliśmy na genialny pomysł, żeby nagrywać drogę, która jest przed nami w trakcie, kiedy jedziemy, więc poza naszą historią możesz się też nacieszyć tym, co my widzieliśmy w momencie, kiedy nagrywaliśmy podcast. I możesz zobaczyć, jak wygląda jeżdżenie pick-upem przez Amerykę. Więc gorąco zapraszamy również do oglądania. Jak czułeś się, kiedy próbowano sprzedać mi heroinę, po czym albo kupić, albo obrabować i postanowiliśmy wleźć w naszego pick-upa tak prędko, jak tylko się dało i odjechać w siną dal? To było dziwne, bo ja jestem przyzwyczajony raczej do tego, że tego typu sytuacje, że ktoś do ciebie podchodzi i coś mówi, to jest najczęściej zapytanie o godzinę albo inne tego typu historie. Ale faktycznie w związku z miejscem, w którym byliśmy, czyli najtańszy hotel w szemranej części Nashville, na dodatek ci goście stojący w takim zaułku razem ze śmietnikami i jakimś takim chyba scrap metalem na dodatek, plus ich ubrania, postawa i to wszystko, faktycznie dosyć szybko zaczęli mi sugerować, że chyba coś jest na rzeczy i powinniśmy stamtąd jak najszybciej odjechać, co zresztą niezwłocznie zrobiliśmy. Ja już chyba na szczęście byłem w aucie wtedy, ty się chyba tylko tak dopakowywałeś. Siedziałeś za kierownicą, gotowy dodać cięcia pedału gazu. Tak, byłem gotowy również w razie czego do ruszenia w przód. Żeby go przejechać. Dokładnie tak. To są nasze przygody w Nashville. Nashville, stolica Tennessee. I przede wszystkim stolica country. Takich prawdziwych, znaczy to będzie historia o takich podrabianych kowbojach, to co będziemy tu mówić. No jeśli chodzi o prawdziwych kowbojów, to nie do końca, ale jeśli chodzi o muzykę country, to jak najbardziej jest to stolica country. I samo doświadczenie Nashville też jest ciekawe, bo o ile małe amerykańskie miasteczka są klimatyczne, bardzo często urokliwe, suburbia mogą wyglądać ciekawie, bardzo wiele rzeczy może w Stanach po prostu wyglądać ładnie i filmowo, tak, Nashville jest jednym z tych urbanistycznych koszmarów, względem których masa osób, szczególnie w odniesieniu do realiów europejskich, ma po prostu taki automatyczny i momentalny wyrzyk, że jak w ogóle można tak mieszkać? Pan tak żyje? Ja uważam, że Nashville jest absolutnie brzydkim miastem. Jest, no niestety. Jest takim totalnym miszmaszem, gdzie czasami w Polsce mamy takie, no jak ktoś wybudował ten szklany wieżowiec obok tego pięknego kościoła, czy cokolwiek takiego. Albo dlaczego ktoś wyburzył Solpol we Wrocławiu. No to tutaj czuć taki bezsens architektoniczny. No i jesteśmy sobie w tym mieście i nie mieliśmy okazji go bardzo mocno pozwiedzać. To była taka raczej szybka wizyta, żeby zrozumieć, o co chodzi w tym mieście. No i chodzi w tym mieście o to, że przyjeżdżają tutaj ludzie, którzy chcą poudawać kowbojów, chcą ubrać się w kapelusze kowbojskie, w dżinsy i kurtki dżinsowe skórzane, mieć ze sobą kobietę, która również ma kapelusz kowbojski, ale jest ubrana tak bardziej jakby na kociele jechała niż na rancho. Bo na przykład jak byliśmy na tym koncercie Joshua, gdzie support grała Margo Clicker, to ona miała taki bardzo właśnie kowbojski vibe i widać, że taki prawdziwie kowbojski, a nie taki pop kowbojski. Taki, że przyjechała z tego Wyoming w tych swoich jeanach, w jeansowej kurtce, jeansowej koszuli, kowbojkach. No i czuć, że to może być prawdziwe, nie?
a jednocześnie tutaj widać, że to jest takie na pokaz. Jednocześnie jeśli wyjedzie się z tego ścisłego centrum, gdzie jest największe nagromadzenie tych honky-tonków, czyli de facto miejsc, gdzie grają muzykę country, to jakby zaczyna się widzieć normalnych mieszkańców, a nie tych takich turystycznych na pokaz, nie? Jednocześnie jest to miejsce, w którym każdy, kto chce grać muzykę country, musi przyjechać. Bo Nashville jest takim Hollywood dla muzyki country. Totalnie myślę, że to jest dobre określenie. Też dlatego, że w Nashville bije się utwory i artystów tak od sztancy. Typu, jesteś numerem 97 robiącym country o jechaniu pick-upem, o piciu piwka zimnego oraz o kobietach. O kobietach. No, i graniu w bilard. Myślę, że gdybyście mogli sobie spojrzeć na taką tabelkę. Jest taka tabelka, gdzie wyraźnie są napisane różnice między pop country a prawdziwym country, między instrumentami użytymi w jednym, a w drugim. I to są dwa totalnie różne gatunki muzyki. Mimo, że wywodzą się teoretycznie z jednego, to są całkowicie od siebie różne. I to pop country, które z Nashville właśnie jest go zatrzęsienie, jest takie bardzo płaskie, proste, sztuczne i jest powodem, dla którego mówi się, że country to jest amerykańskie disco polo. I w momencie, kiedy się w to takie pop country człowiek zanurzy, to rozumie, dlaczego jest określany tym mianem i też, że analogicznie ci sami ludzie, którzy słuchają tego pop country, ich odpowiedniki w Polsce słuchają disco polo albo najpopularniejszych rozgłośni radiowych. Mam na myśli chociażby, nie ujmując nikomu, budowlańców albo osoby pracujące gdzieś tam często fizycznie na niższych stanowiskach. Miałem możliwość pracy między innymi na budowie i jeśli chodzi o soundtrack do pracy na budowie, no to bardzo często był on właśnie taki. I wiecie, jakby to nie jest jakiś zarzut czy mówienie, że ktoś, kto w taki sposób pracuje, jest gorszy, bo absolutnie nie. Zresztą sam tak pracowałem i bardzo lubiłem tę pracę. Ale no, pewne wybory lifestyle'owe i muzyczne się powtarzają i są charakterystyczne. I w kontekście Nashville, co warto podkreślić, że jak mówiliśmy o Nowym Orleanie, jeśli byliście z nami w podcastach nowoorleańskich, to bardzo jest fajna analogia między Bourbon Street a Broadwayem w Nashville. To jest dokładnie to samo. Tyle, że tam, w Nowym Orleanie, jest ulica wyłączona z ruchu samochodowego, Bourbon Street, przez którą przelewają się ludzie, a Broadway w Nashville ludzie szerokimi chodnikami w zbitej masie po prostu idą z jednej i z drugiej strony, a po środku jeżdżą jeszcze samochody i party busy. To jest bardzo charakterystyczne dla scenerii Nashville, jeśli chodzi o centrum miasta i właśnie Broadway. Takie party busy, w których są na przykład organizowane wieczory panieńskie, gdzie skąpo ubrane druhny razem z panną młodą w kowbojskich kapeluszach i kowbojkach tańczą do muzyki pop country w jakimś takim dziwnie zaaranżowanym busie, który ma na przykład jakieś beczki z piwem wszędzie wystające albo jakąś taką dziwną scenografię i dekorację. Chyba mam dobrą analogię. Jeśli ktoś kiedykolwiek z Was pojechał do Zakopanego i nie podobała się Wam ta popkulturyzacja kultury zakopiańskiej, która została stworzona w sumie na potrzeby turystyczne w dużej części i cały ten pastisz i kicz, który jest z tym związany, to może Wam się Nashville nie spodobać. Bo ono też jest właśnie tak nastawione typowo na takie najbardziej takie imprezowe atrakcje. Typu, jak będziemy na Rambanie i będziemy jechać tym party busem, to będzie dobra impreza, mordo, howdy. Ale też należy oddać Nashville pewną sprawiedliwość. Mianowicie to nie jest tak, że cały Nashville, jeżeli chodzi o kulturę muzyki country, jest tandetne. No bo między innymi w Nashville jest miejsce, w którym każdy szanujący muzyk się country chce zagrać koncert, czyli Grand Ole Opry. To jest taka sala widowiskowa tak naprawdę, tak, koncertowa. Ale właśnie głównie z myślą o muzyce country. To jest tak jak w Nowym Jorku jest Carnegie Hall, w którym gra się muzykę klasyczną i jeżeli masz gdzieś zagrać w Stanach muzykę klasyczną, to właśnie największą estymą cieszy się Carnegie Hall. I jeśli chodzi o country, to jest to Grand Ole Opry. No i to jest miejsce z ogromną historią, bardzo ważne dla muzyki country. Są tam też muzea poświęcone muzyce country, gdzie możecie zobaczyć, nie wiem,
strzelam, bo akurat nie byliśmy, gitarę Johnny'ego Cash'a, rzeczy związane z Dolly Parton i wieloma innymi legendami, takimi jak Willie Nelson, Waylon Jennings i tak dalej, nazwisk można by wymieniać, którzy właśnie są wymieniani jako, wiecie, ten taki rdzeń, to takie prawdziwe country. No a to, że przy okazji najłatwiej komercyjnie było dokleić do tego masę tego takiego najłatwiej konsumowalnego, najłatwiej sprzedającego się i pijącego najwięcej piwa i jeżdżącego najdroższymi, świecącymi pick-upami country, no to no po prostu jest to naturalna kolej rzeczy. Tak, tak działa wolny rynek. Komercja wygrywa, nie? To trochę jak w popie, nie? Jakby te same akordy, te same teksty, ci sami producenci też. To, tak. To jest też ważne. I że... tak jak powiem, masz pop i indie pop. Mhm. Indie pop będzie taki bardziej wartościowy, trochę bardziej skomplikowany. Może na początku, teraz już jest takim pop. Ale to wydaje mi się, że też indie pop trochę... Czym jest indie pop? No właśnie... To jest pop robiony nie przez duży koncert? No. Koncern? No, bo indie jest od independent, niezależnie. Ja wiem, ale... Więc z założenia to są raczej ale później, ale później studia. Indie pop jest brany przez dużą wytwórnię. No, tak jak country. No. Dokładnie na tej samej zasadzie. Ale właśnie to jest ciekawe, no bo ja trochę o tym czytałem. Ja się tym trochę interesuję. I jest tak, że nad tym... Nażwilańskim country. Nażwilańskim. Nażwilańskim się bardziej podobało. Okay, bo jak nadwiślański. Nadwiślański, dokładnie. Tak. Nad tym country dosłownie trzyma pieczę, wiesz, taka grupa producentów, którzy są, wiesz, najlepsi, najbardziej znani i tak dalej. Jak w polskim disco polo. Trochę w polskim tak. disco polo dochodziło wręcz do aktów przemocy, jak właśnie. Ktoś się przeciwstawiał. Więc... Poczytajcie sobie o tym, co się działo w Białymstoku w latach 90. w kontekście disco polo. Więc masz właśnie taki amerykański Białystok, czyli Nashville, tylko jest tam trochę cieplej. I masz właśnie też taką grupę trzymającą władzę, nie? Jeśli, jak, trochę jak w Hollywood. W sumie teraz nie do końca aż tak bardzo, chyba kiedyś tak myślę było bardziej, że jeśli chcesz odnieść sukces w country, to musisz iść do nich i musisz robić to, co ci każą. Trochę jak w K-popie, nie? Masz takich kreowanych ludzi. No i te twoje piosenki... W K-popie oni nawet mają swoje określenie, tam są idole. Idole, no. I musisz się tego trzymać i będziesz brzmiał dokładnie tak jak wszyscy, ale będziesz słynny, sławny i oblegany przez fanów i fanki. Ale jest też inny kierunek. No, jest taki kierunek, gdzie próbujesz robić takie autentyczne country. Jest takie śmieszne porównanie, bo mówi się, że jak rozpoznać różne takie gatunki, podgatunki. Na przykład country to jest, jeśli brzmi tak samo jak każdy inny utwór country, to jest country. Jeśli muzycy są naprawdę utalentowani i bardzo dobrze grają na przykład na gitarze, banjo i tak dalej, to jest bluegrass. A jeśli piosenka jest dobra, to jest Amerikana. I tak jak sobie myślę, no to dużo właśnie tych rzeczy, które tak muzycznie mnie ciągnęły na to południe, to właśnie jest Amerikana. Nie powiedziałbym, że to jest country w ogóle, bo to brzmienie jest całkowicie inne, nie jest takie popowe. Dla mnie country to jest pop. Jakby wiadomo, jak ono brzmi i wiadomo, że będzie takie same, wiadomo, czym będzie, ale jeśli odchodzi to od takich generycznych tekstów, do czegoś głębszego, do czegoś, co też jest ciekawsze niż właśnie taki bity od sztancy dźwięk, dla mnie to jest Amerykana. No a bluegrass też fajny, ale jakby to dla mnie bluegrass jest trochę jak taki jakiś taki metal, muzyka metalowa z dopiskiem core. Że tam jest za dużo tego... No, bluegrass jest... Mi się bluegrass bardziej kojarzy z jamowaniem. Tak. No. Że po prostu masz kilku gości, którzy naprawdę wymiatają na instrumentach, no. Ale oni wszyscy grają jednocześnie. No. I się uzupełniają i się super tak. Przy tym bawią, naprawdę. Tylko ale powstaje też, z tego ale taka... Ale też, że szybko taka grają. Zupa dźwiękowa. Tak. Która, jeżeli jesteś fanem tej muzyki, no to wyłuskasz coś dla siebie. No. Ale jeżeli ktoś na przykład próbowałby się po tym, co powiedzieliśmy, zaznajomić muzyką country, zaczynając od bluegrassu, bo usłyszałby, że są tam utalentowani muzycy, to myślę, że bardzo szybko by wyłączył, bo po prostu jego uszy by nie wytrzymały. To dopiero jest kolejny stopień wtajemniczenia w tą tak. muzykę, to jest bluegrass. Wcześniej nie tykajcie bluegrassu. Myślę też, że zrobimy taką playlistę z takimi utworami amerykanowymi, które my lubimy i które polecamy tak na początek, żeby się zapoznać. Bo często to jest też taka muzyka, że właśnie musisz w nią wejść i jak już poczujesz klimat, no to jakby odkrywasz coraz tam
coraz tam głębsze elementy, zaczynasz chodzić w kowbojkach, mieć kapelusz kowbojski, no i wtedy już jesteś gotowy na bluegrass. Nie, a wcześniej nie. Ja mimo wszystko do tej playlisty, jak ona będzie powstawała, dorzucę parę utworów country. O, ale takiego w moim rozumieniu. Prawdziwego country, nie z Nashville. Nie. Okay. Znaczy, ono może być z Nashville, bo znowu nie demonizujmy nie tego, może być z Nashville. Tego Nashville tak bardzo, jest. Dlatego że w Nashville, tak samo jak w wielu miejscach Luizjany, tak jak i w Nowym Orleanie, są miejsca komercyjne i miejsca niekomercyjne. To i prawda. Tych honky-tonków takich niekomercyjnych, gdzie możecie spotkać podejrzanych ludzi, dostać w zęby, ale jednocześnie klimat będzie tam taki surowy, prawdziwy i będzie tam grane tylko prawdziwe kanty, trochę jest. I zresztą takich honky-tonków staraliśmy się szukać później. No bo jaki byś był nasz cel tego, że zostaliśmy w Nashville, poza tym, że wcześniej polowaliśmy na duchy? Właśnie, żeby trochę tej kultury country doświadczyć na własnej skórze. Bo byliśmy już w juke joincie, no ale trzeba trafić jeszcze do prawdziwego honky-tonku. Na początek postanowiliśmy pozwiedzać centrum Nashville. Teoretycznie na Broadwayu są honky-tonki i inne tego rodzaju przybytki. No i kiedy pamiętacie, znaczy my pamiętamy, na przykład ja bardzo dobrze pamiętam naszą wizytę w Nowym Orleanie na Bourbon Street, czyli na takiej okropnej, najbardziej imprezowej, turystycznej ulicy, no to Broadway w Nashville był bardzo podobny. W sensie kupa ludzi, ogrom po prostu ludzi, takich mas ludzkich, przewijających się po prostu z jednej strony na drugą. Jednocześnie kolejki chyba w ogóle już były, a byliśmy po południu, nie? To nie był wieczór jeszcze. Kolejki były do tych najbardziej popularnych barów. No i ci ludzie tak ubrani w te kowbojskie rzeczy, gdzie widać jakby to kupili, wiesz, na stoisku dla turystów. Ja mam takie, nie jesteś prawdziwym kowbojem. A ktoś robi Yuppie-ki-yay! To nawet do Yuppie-ki-yay zaraz wrócimy, ale to nawet Joshua Ray Walker, o którym mówiliśmy zresztą nie tak dawno jak podcast temu, w swoim utworze Cowboy, ma taki wers, że właśnie odnosi się do tej takiej sztucznej kultury kowbojskiej, tych takich hipster kowbojów tak zwanych. I tutaj pytanie, bo wiele osób, które na przykład słuchają podcast i na przykład kojarzą, jak ja się ubieram i jak wyglądam, czy jednocześnie te osoby nie przykleiły mi by słusznie takiej metki, takiego właśnie hipster kowboja, no bo konno nie jeżdżę, krów nie zaganiam, no tak. Mieszkam sobie w Polsce, a śmigam w kowbojkach, w koszulach kowbojskich i tak dalej. Co może mnie odróżniać od tych ludzi, którzy konsumują w taki totalnie komercyjny sposób tą kulturę, jest taki, że właśnie siedzę w tym wiedzowo i staram się, bo taka jest moja pasja, w polskim internecie podtrzymywać pewną wiedzę na ten temat i dążyć do rdzenia tego, a nie tylko mówić, że country jest super, bo jeździ się pick-upem i pije piwko i fajnie jest wozić dziewczynę pick-upem. I na tym się kończy moja świadomość country, nie? Myślę, że można by sformułować na twój temat takie określenie C-pass. Czyli masz takie pozwolenie na bycie kowbojem, ponieważ... Masz nawet nie kowbojem. No. W życiu byś tak nie określił. No ja wiem, ale tak by, żeby wyglądać jak cowboy. No tak, to bardziej. I że ale... nie jesteś fejkiem, to jesteś... Nie jesteś kowbojem, ale jakby... Okej. Okay. Dostajesz pozwolenie od subkultury kowbojskiej. Rozumiem. Na to, żeby się ubierać jak oni. Bo, ale na przykład zobacz, samo to, że kilku Amerykanów, z którymi rozmawialiśmy, pytało mnie, gdzie kupiłem kowbojki. No jak padało hasło, że w Nashville, to widać było, że się pojawił taki uśmiech na ich twarzy. Na razie, ja pierdolę, w Nashville. Że, wiecie, no, gdybym je kupił... No. W dowolnym innym miejscu w Stanach, tak. W dokładnie takim samym sklepie, ale który nie byłby w Nashville, no to byłoby okej, nie? Ale to jest na przykład też ciekawe, że widać było, że ten sklep, jeszcze na chwilę wrócimy do tego momentu, mimo że to parę podcastów temu było, on był strasznie doświadczony tym, że ludzie tam przychodzą w celach turystycznych, bo było napisane, że jeżeli chcesz sobie zrobić sesję zdjęciową w ich ciuchach,
to musisz je kupić. Mhm. Więc widocznie masa ludzi tam przychodziła, ubierała się od stóp do głów właśnie w taki kowbojski sposób. No, jestem kowbojem! Dokładnie, i robiła sobie zdjęcia, a ja po prostu chciałem tam kupić buty, bo chciałem mieć świadomość tego, że kupiłem je na miejscu fizycznie, a nie zamówiłem przez internet. I może mógłbym dokładnie to samo osiągnąć. Jakby taka wartość dodana, powiedzmy. Skupmy się chwilę na tych kowbojkach, bo ja jestem bardzo ciekawy, Karol. Ja myślę, że ty mnie oszukujesz, więc teraz na wizji osądzą cię telewidzowie, znaczy okay. Audiowidzowie, audiosłuchacze. powiedz mi, nie jest ci gorąco w tych kowbojkach, jak zakładasz, a jest 25 stopni? Nie. To są buty, które masz stare do kolana prawie. No i co z tego? Są wysokie. No. Ograniczają, myślę, trochę jakby przepuszczalność powietrza i wentylację tak na twojej stopie i nodze? To nie jest tylko skóra, tam jest jakiś materiał jeszcze pod tym, tak? No jest wyściółka jakaś, ale ona jest właśnie chyba oddychająca jakaś taka, wiesz, z tymi wszystkimi hydro-waporo coś tam rzeczami. To nie jest wyściółka typu ocieplina, tylko wyściółka typu, żeby stopa się nie pociła i nie sztyniła. Bo też kupiłeś takie kowbojki w dobrym sklepie. Chyba. Bo mógłbyś kupić kowbojki, nie wiem, za stówę. Pewnie. No pewnie jakimś takim na targu. Pewnie tak. No pewnie można kupić kowbojki ze sztucznej skóry, czyli de facto z gumy, czyli de facto kalosze. A można też kupić kowbojki ze skóry naturalnej, tak jak ja zrobiłem. I jesteś zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. No bo też nie noszę spodni wpuszczonych w te buty, więc one nie biją po oczach, że są kowbojkami. Z daleka wyglądają po prostu jak buty. Nie mają jakiegoś szpicu albo takiego jak bracia Salamanka wywiniętego z jakąś czaszką na końcu. Nie są takie ozdobne kowbojki z egzotycznej skóry typu aligator albo struś, tylko zwykłe buty do chodzenia, bo w Stanach wbrew temu, co można oczekiwać, nikt nie sprawdza, czy jesteś kowbojem, czy masz legitymację kowbojską, czy masz właśnie ile krów wypasasz. Legitymację, tylko na przykład możesz sobie być księgowym albo prawnikiem, który chce nosić takie buty do garnituru i nikt nie ma prawa ci tego zabronić. No tak. I nikt nie patrzy na to krzywo, bo to jest element normalnej rzeczy tam, trochę jak w Bawarii są lederhose dla mężczyzn oraz drindl dla kobiet. Co to jest? To jest klasyczny bawarski strój. Lederhose to są skórzane spodnie, takie krótkie spodenki na szelkach, które są chyba na dodatek połączone na stałe z tymi spodniami, czyli de facto takie skórzane ogrodniczki, które są na dodatek krótkie. Okay. I tam bardzo wiele osób to nosi, dopasowane trochę do współczesnych fasonów, etc. Element kultury. Totalnie nieironicznie jako element kultury, a kobiety mają swój odpowiednik w postaci sukienek z takim jakby wiązanym gorsetem i one się nazywają drindl. Po prostu tam tak jest. Nie mam żadnego pojęcia, jak to wygląda w Zakopanem na przykład, no bo część górali też nosi się po góralsku. I to młodych ludzi, nie tylko starych baców, tych z kawałów bacy, ale również młodych ludzi, którzy funkcjonują normalnie w social mediach, mają świadomość istnienia trendów i tak dalej, i tak dalej. To może wróćmy do nas. No może tak, może tak. No, nie przebywaliśmy długo tak naprawdę w tym Nashville, w tym centrum, no bo mieliśmy takie, ale pożerzy. Jednocześnie szukaliśmy właśnie takich... Prawdziwi kowboje z Polski powiedzieli, ale pożerzy. No dokładnie, stary. O, ironio. No i w końcu uznaliśmy, że sobie, dobra, pochodziliśmy sobie, sprawdziliśmy, jak to tam wygląda, nie spodobało nam się, no i pójdziemy gdzieś indziej. I wywiało nas na... Dosłownie nas wywiało, bo był taki wiatr wtedy, że masakra, nie szło normalnie chodzić. Jednocześnie parking w ogóle w centrum kosztował $17 za godzinę. To było fascynujące przeżycie, kiedy przejeżdżaliśmy i mieliśmy takie haha, nie. I jechaliśmy dalej. W końcu trafiliśmy do, nie wiem, jakiegoś miejsca pod jakimś w ogóle centrum eventowym czy tam koncertowym, gdzie można było w tygodniu normalnie parkować, ale był parkometr, to jest w ogóle wspaniałe doświadczenie korzystać z parkometru, rzucać tam ćwiercio dolarówki i tam sobie naliczają się godziny. Co ciekawe, nikt inny z nich nie korzystał, w sensie stali bez tych parkometrów. My takie, okej, ciekawe, bo jeśli nie wiecie, to jakby do każdego samochodu jest jeden parkometr. Więc jeśli nie ma jakiegoś systemu jak w Polsce, że drukuje się bilecik, no to jest po prostu rząd wielu parkometrów, gdzie wrzuca się ćwierć dolarówki. Pojechaliśmy na obrzeża de facto Nashville
Ale zanim obrzeża, to ja chciałbym jeszcze w kontekście straszności urbanistycznej amerykańskich miast powiedzieć, że jak zaparkowaliśmy auto i chcieliśmy pozwiedzać centrum Nashville, to wszędzie chodziliśmy na piechotę po chodnikach. Były tam chodniki. Centrum miasta? Tak. Wow. Zupełnie jakby żyli tam ludzie. No ale wiesz, ile razy się spotkałem w internecie ze stwierdzeniem, że nawet w centrach miast w Stanach Zjednoczonych nie ma chodników i absolutnie nawet kurwa w centrum nie możesz bez samochodu nigdzie się poruszać. W przypadku Nashville była to bzdura. Owszem, w małych miastach bardzo często chodniki są szczątkowe i jeżeli chcecie wyjść 100 metrów poza centrum, czyli poza kwartał 100 na 100, nie ma już chodników i to jest prawda, ale centrum Nashville, które jest dość spore, chodników była cała masa. Więc pojechaliśmy do miejsca, które wydawało się być takim prawdziwym honky-tonkiem. Takim, że chodzą tam lokalsi, to jest jakby pierwsza ważna rzecz, a nie głównie turyści. I teoretycznie gra tam muzyka country i jest to właśnie takie miejsce typu fajne, a nie miejsce typu pozerskie. Okazało się, że było to takie miejsce dla hipsterów, że w środku było czysto i schludnie i ładnie i sami młodzi ludzie i mieliśmy takie bez sensu, po co? Znaczy zapłaciliśmy już $5 za osobę cover charge, za wejście, więc jakby głupio było tak po prostu odwrócić się na pięcie i wyjść. Tam po prostu byli fani Amerykany. I tam po prostu była grana Amerykana. Tak. W głównej mierze. Dokładnie. Ale wszystko to, czego można byłoby oczekiwać po honky-tonku, było. Był bilard, były neony, byli ludzie... Loże były. Byli ludzie ubrani kowbojsko, ale tak już bardziej jak na rancho, a nie tak jak na Coachelle. Taka... Oni zrobili research, jak wyglądać jak prawdziwy kowboj. Takie stadium przejściowe, czyli zrobili to, co ja. No. Stadium przejściowe. Czułeś się jak w domu, na pewno. To 100%. No i mimo wszystko ja uważam, że było to doświadczenie honky-tonku w pewnym sensie. Nie była to mordownia, okej. Okay. No, ale z drugiej strony Teddy's Juke Joint też nie był mordownią. No to mógłby być. Ale nie był. No nie był. No, ale bardzo fajne doświadczenie. W sensie muzyka nie zachwyciła mnie. Dwa zespoły były przynajmniej okej. Okay. Tak. No, co ważne, właśnie tam nie było koncertów jakby konkretne. Nie było koncertu takiego, że wiecie, ludzie przychodzą na koncert jakiegoś zespołu, tylko ogólnie była grana muzyka przez jakieś parę różnych zespołów. No i była fajna, ale nic takiego wielkiego. Tym bardziej, taka w sumie też była pierwotna idea honky-tonków i juke jointów, że tam po prostu ludzie grali. Że nie przychodziło się bardzo często konkretnie, bo ktoś tam grał. Tylko to po prostu to jest miejsce, gdzie grają. To jest miejsce, gdzie grają. Nie? No, tym bardziej, że kiedyś, jak jeszcze nie było popularnych płyt CD i tego typu innych historii, no to łatwiej było o zespół, który gra muzykę, niż na przykład o cały zestaw nagłośnieniowy, ilość płyt, pozwoleń i tak dalej. A tak, przychodzą z własnymi instrumentami, żadnego nagłośnienia nie potrzebują, może poza mikrofonem dla wokalisty, tudzież wokalistki i sobie grają. Ale ja nie zapomnę nigdy tego gościa, który akurat wyglądał jak oderwany od pługa, który grał na jakimś kontrabasie czy na czymś. Sam ten typ miał prawie 2 metry wzrostu i ten kontrabas był jeszcze chyba większy od niego. No, to było fantastyczne. Tak jakby było takie bardzo eklektyczne towarzystwo. Trochę jak byliśmy w Clarksdale, gdzie mieliśmy właśnie skrajnie równe osoby. Młody, czarnoskóry, biały, stary, nie? I też mieli całkiem równą energię. No to ten typ właśnie, który dosłownie wyglądał, jakby go ściągnęli z pola i nikt w niego nie wierzył w rodzinie, ale on chciał trenować w stodole z kontrabasem. I w końcu mu się udało i teraz występuje, nie? No, totalnie tak. No jednocześnie nagraliśmy tam takie krótkie wideo, jak Cornbread Cowboy robi, bo chcemy się z nim spotkać. To jest taki typ, który wygląda jak taki typowy redneck, ale taki z lat 80. Taki w koszulkach właśnie takich klasycznych, vintage'owych, który nagrywa prześmieszne reelsy, shorty o tym, że na przykład kiedy wychodzę z baru po 7 badach, czyli piwach, Budweiser albo Bud Light,
jak ograłem cały lokal ze wszystkich pieniędzy w bilard i wszystkie moje wygrane zostawiłem w napiwku kelnerce. A poza tym rzuciła mnie żona, nie? Jakby, tak to wygląda i to jest zawsze z jakąś taką typową rednecką muzyką plus w takim wielkim slow motion, to jest takie dostojne i epickie. Przede wszystkim sam Cornbread Cowboy, czyli Ory Lee, jest bardzo dostojny, bo poza fryzurą typu skulet, czyli mulet, ale z przodu nie ma włosów, bo już wyłysiał, więc jest sama czaszka, no. Jest to skulet. Ma też takie absolutnie ikoniczne PKS-y jak z lat 80., wąs, no i koszulki, które ma na sobie, i koszule zawsze są obcisłe, a obciskają się na takim olbrzymim bebechu. Więc jest takim idealnym, wizualnym uosobieniem tego, jak wielu Amerykanów może sobie wyobrażać tego wąsatego swojego wujka z lat 80. Typa, który był obecny w ich dzieciństwie, który zawsze trochę śmierdział alkoholem i bardzo mocnymi papierosami, no. Bardzo konkretnym typem perfum. Kamele. Zawsze jeździł w głośnym autem, szybko, no i który właśnie ma za sobą historię przynajmniej kilku rozwodów. Tak. I może jakąś odsiadkę. No, dokładnie to. Więc jakby wybraliśmy się w końcu w dalsze poszukiwanie. Mieliśmy bardzo krótki epizod, gdzie trafiliśmy do miejsca, które miało być mordownią, a okazało się być taką mordownią dla punkowej młodzieży. Więc przynajmniej było mordownią, ale nie było honki-tonkiem. Dokładnie, więc wylecieliśmy dalej. Wyjechaliśmy w ogóle z Nashville po raz kolejny na obrzeża. I to miejsce nazywało się Nashville Palace? Nashville Palace, dokładnie. I to było właśnie takie mega klasyczne miejsce, do którego przychodziło się tak naprawdę doświadczać tej kultury, myślę, takiej cowboysko-country, ale właśnie nie w taki broadwayowy sposób, jak w centrum, tylko ja bym w taki bardziej ofowy. Że to jest taki skomercjalizowany honky-tonk dla waszych rodziców. No. Dla ludzi po prostu w średnim wieku. Mhm. Bo to ogólnie jest podzielone na dwie części. Jedno to jest część klubowa z ogromną salą taneczną, a druga to jest część barowa, gdzie właśnie w takim fajnym wystroju, klasycznym, wszystko w drewnie, jest też scena. Można sobie tam posiedzieć i pogadać też z losowymi osobami, jak się okazało. No i tutaj było czuć ten klimat, taki fajniejszy, już taki nietypowo skomercjalizowany, tak typowo pod turystów, ale właśnie tak bardziej pod starsze osoby. Więc siedzieliśmy wśród tych wszystkich ludzi w średnim wieku. No tak, no prawda też była taka, że byliśmy najmłodsi w tym lokalu. No. No może kelnerki były w takim samym wieku jak my, a cała reszta była znacznie starsza od nas. I zespół, który grał covery klasyków country. Takich zanim Nashville Country, czyli to popowe, zdominowało cały rynek. No Lynyrd Skynyrd było kilka razy przynajmniej śpiewane. Sweet Home Alabama. No i jakby posiedzieliśmy sobie tam, ja miałem doświadczenie pogadania z jakimś typem, bo dosiadłem się do Lady, gdzie było jedno tylko miejsce, żeby zamówić tam coś dla nas do picia i zacząłem gadać z typem. Typ oczywiście był weteranem, bo czemu nie? Postawił nam w ogóle to piwo. Dla niego to nic, a dla nas to 10 zł. Ale też był zafascynowany tym, że jesteśmy z Polski, był w ogóle, miał takie... Jak to, dlaczego, po co, co tu robicie? Jak to typowo karta Polaka wjechała. Tym razem zaoszczędziła nam te parę złotych, bo postawił nam to picie. I co? No, fajne doświadczenie. Niestety uznaliśmy, że... Poza tym było już późno, nie? Jakby uznaliśmy, że pewnie tam nikogo nie będzie. Nie doświadczyliśmy tego słynnego two-stepa, który okazał się w ogóle być bardziej skomplikowanym tańcem niż myślałem. To nie jest tak, że robisz krok w prawo, krok w lewo i tyle. Tylko to ma jakieś tam choreografię nawet, można tego jakoś tańczyć, no ale to tańczą kowboje. I tam właśnie w Nashville Palace, jeśli chciałoby się doświadczyć kowbojskiego tańca, to raczej tam. No i też klimatu, bo sam fakt, że było to na obrzeżach i teraz mogę coś przekręcać. Ja mam wrażenie, że obok była miejscówka, która albo była całkowicie poświęcona Williemu Nelsonowi, albo była własnością Williego Nelsona, legendy muzyki country. To jest... Jakiś bar czy coś, tak? Tak, tak, zaraz obok. Tylko chyba wyglądało, jakby było nieczynne akurat wtedy, albo coś takiego. W ogóle ludzie się tam nie kręcili, więc nie wiem, będę musiał zrobić research jak... To w ogóle była taka miejscówka, że ona była trochę takim lokalnym centrum. Że
trochę jak we Wrocławiu jest psie pole, które ma swój ryneczek i tak dalej, to tutaj też było właśnie taki strip, w sensie taki Las Vegas. Pasaż. No, trochę taki pasaż, nie? Jakby dużo różnych miejsc, typu bary na przykład w jednym miejscu i ludzie się tam zjeżdżali, wiesz, z różnych miejsc, bo tam takie centrum kulturowe, nie? Mm-hmm. Taki pasaż Niepolda, Pokojów. No, dużo różnych miejsc. Ale tylko Nazi Palace było jeszcze otwarte w sumie w tym momencie. Czy przede wszystkim też impreza w Nazi Palace się kończyła już. No, ludzie tak, w średnim wieku musieli iść spać. Więc my nadal głodni honki tonków szukaliśmy następnej otwartej miejscówki i trafiliśmy do miejsca, z którego znowu tak szybko jak weszliśmy, tak samo szybko z niego wyszliśmy. Na początku na zewnątrz wyglądało redneck, ale w środku okazało się, że gra tam rap. No. Mieliśmy takie tonara i poszliśmy sobie. To była bardzo szybka wizyta. Ale nadal byliśmy też w jakim... To co było? Jack's Box? Jack's Box. Tam... Jack in Box? Jack's Box? Jack in the Box? Coś takiego. Jedna z popularnych tak. Sieciówek. No, ale z fast foodem nie byliśmy stale. Jakoś mega głodni, więc mieliśmy sobie pozostawy dla dzieci, bo tam był burgerek, frytki i soczek. Dobry soczek to był. Burgerek też był spoko i frytki. Dobry, no. Okay. Ale jeszcze jeden temat, który tutaj chcemy poruszyć, to zatrzymaliśmy się tym razem w ogóle w miejscu bardzo redneckim, ponieważ jest to motel extended stay. Więc jeśli na przykład jakiś rednek przyjeżdża na roboty budowlane, to jest taki motel pracowniczy, gdzie można się zatrzymać na dłuższy czas. Teoretycznie jest to bardziej wyposażone mieszkanie, więc jeśli chce się tam gotować czy coś, no to tam są możliwości, a nie, że jest realna kuchnia, a nie tylko nie wiem, mikrofalówka jak zwykle. Plus ludzie, którzy na przykład mają problem z opłaceniem pełnego czynszu za miesiąc, a tutaj można płacić w systemie tygodniowym, też często wybierają takie miejsca. Jeżeli oglądaliście film Florida Project, no to totalnie ludzie z takimi życiorysami, jak tam się przewijało sporo postaci w Florida Project, znajdują często schronienie właśnie w takich motelach extended stay i znowu jest to ten element low life. Low life. No, ludzie, którzy próbują sobie poradzić ze swoimi problemami trochę, albo nie do końca sobie radzą też, albo coś się wydarzyło w ich życiu, więc muszą przynajmniej przez jakiś czas, nie wiem, znaleźć jakiś taki fundament, nie? Że mogą się przynajmniej gdzieś zatrzymać. Ludzie po rozwodach, ludzie, którzy stracili pracę. Takie osoby. Ale ludzie wychodzący też na przykład z problemów alkoholowych, tak. Z problemów narkotykowych, ludzie, którzy próbują sobie poradzić z kryzysem bezdomności i powoli wychodzą na prostą, ale nie stać ich jeszcze na mieszkanie, a już mimo to chcą w bardziej ludzki sposób funkcjonować z dnia na dzień. Więc przyjechaliśmy tam, no to jakby jest niechronologicznie, bo byliśmy tam o wiele wcześniej niż to wszystko, o czym rozmawialiśmy, ale poznaliśmy tam Sarę. I Sara była taką czerwonowłosą kobietą, nie wiem, tak koło 30 strzelałbym, może parę lat, nie wiem, dwa mniej, dwa więcej. Czerwonowłosą w sensie farbowaną, nie rudą. I jednocześnie jakby za każdym razem, jak ją widziałem, to przywoływała taką radość, ale jednocześnie taki smutek za tym wszystkim stał. No bo jak ją poznaliśmy, no to nas meldowała i była w ogóle tak ekstremalnie miła, pogadaliśmy sobie z nią, pożartowaliśmy, w ogóle mega fajne doświadczenie. Jednocześnie właśnie widać tą uśmiechniętą osobę, która czuć, że też jest wdzięczna za to, co ma, w sensie, że może tu pracować i że to jej pasuje i tak dalej, ale później na przykład widać, że jej ręce mają rany. Czy to na przykład z okaleczania się, czy z jakichś innych rzeczy, które pokazują no, przeszłość, która nie była jakoś specjalnie miła dla niej. No i mamy ten kontrast, nie? Jednocześnie taką super pierwsze wrażenie, po czym jakby taką drugą, bardziej mroczną część. I też jakby samotna matka chyba, nie? Tak, to na 100%, bo jakieś dwójka dzieci się kręciła. Jedno było jej, a drugie było nie jej. A drugie było innej osoby, która prawdopodobnie też mieszka w tym motelu, ale możliwe, że na przykład miała wtedy nocną zmianę, tak. Czy jakąśkolwiek zmianę i nie była w stanie się tym dzieckiem zająć, więc zostawiała je pod opieką Sary. No i co ważne, ona też mieszka w tym miejscu. Tak. Nie? Że jej extended praca to jest tak naprawdę. Mhm. Ale mam nadzieję, że wszystko dobrze u niej. Też mam taką nadzieję, bo była chyba
najbardziej pozytywną osobą, jaką dotąd spotkaliśmy w Stanach. Mimo, że wszyscy ludzie, z którymi gdzieś tam mieliśmy jakąś dłuższą styczność, byli niesamowicie mili, otwarci i tak dalej, tak jej taki nie tyle optymizm, to taka pozytywna energia, ale myślę, że optymizm też były wręcz zaraźliwe, że ciężko było się nie uśmiechać jeszcze długo po skończeniu rozmowy z nią. Tak, to prawda. I to był tak, to wszystko, o czym opowiadaliśmy, to był jeden dzień, w którym próbowaliśmy takiej kultury Nashville trochę wchłonąć. Jednocześnie jest taki cowboy na Instagramie, którego ty followujesz, który miał się z nami spotkać i opowiedzieć o byciu cowboyem, ale okazało się, że on jest właśnie takim typowym pozerem. Bo kiedy okazało się, że mamy rozmawiać o kulturze kowbojskiej i tak dalej, to pewnie speniał i wiedział, że tak naprawdę nie jest prawdziwym kowbojem. No, wykręcał się, przekładał godzinę, wodził nas za nos, a potem zerwał kontakt. Dokładnie. Z Kuba. Więc oprócz wizyty w Dunkin' Donuts, gdzie po raz kolejny wracaliśmy myślą do naszej ulubionej poczkarni w Virginii. Chociaż Dunkin' Donuts jest nie najgorsze. Jest w porównaniu okay. do tych innych donatów, które totalnie nas rozczarowywały, Dunkin' Donuts jest naprawdę okej, plus mają ogromny wybór smaków. Prawda. No i też po wizycie w Wendy's i raz nawet siedzieliśmy w Wendy's tak długo, bo coś tam robiliśmy na laptopach, że siedliśmy drugi raz w Wendy's. Ale w końcu jeden musieliśmy... z tych momentów, kiedy myślisz, że nie wyjdziesz z jakiegoś miejsca. Tak. Ale musieliśmy bardzo szybko wyjść z naszego long term stay w pewnym momencie, ponieważ już doszło do momentu, że zadzwonił telefon typu, proszę Państwa, muszą się Państwo wymeldować. Mamy takie, a możemy do 12, a nie do 11? Nie możecie Państwo. No i mamy takie, no świetnie, więc jakby w 5 minut się zebraliśmy. Ja wziąłem rekordowy prysznic w 43 sekundy i kurde, był to normalny prysznic, więc może po prostu ja tracę czas pod tym prysznicem. I wodę. I wodę. To jest nieekologiczne. I postanowiliśmy, że dzisiaj zrobimy sobie ucztę taką, że zjemy porządne jedzenie. Czyli pojedziemy do lepszego fast fooda i pojechaliśmy do Chick-fil-A. No i Chick-fil-A to jest w ogóle taki fast food premium, nawet nie w cenie, tylko w takiej... Jest trochę droższy. No jest trochę droższy, ale no, jak sobie myślisz, że masz zapłacić $10 w McDonald'sie, a w Chick-fil-A, no to jakby myślę, że jakby może troszeczkę więcej czasem w Chick-fil-A, ale no kurde, ten standard, to wszystko, to jedzenie, to, że dostajesz ekstremalnie szybko, jest the fastest food, a nie fast food. I jest jeszcze the bestest food, bo jest najlepszy. Obsługa jest w ogóle też niesamowicie miła. Tak. No, jesteśmy przed świętem dziękczynienia, więc w ogóle są takie dni ostatnie trochę w pracy, kiedy przed tym rodzinnym świętem. I pani nam powiedziała, że miłego święta dziękczynienia, i wam tego dziękujemy. A miała tak 50 lat plus, nie? A była tak właśnie serdeczna, tak miła. No. Ja bym też chciał zauważyć, że standardem pewnych lokali czasem jest wygląd i wyposażenie łazienek. I w Chick-fil-A wyobraźcie sobie, że jest dyspenser do płynu do płukania ust. I jest to standardem. To jakby nawet w ogarniętych restauracjach w Polsce się z tym nie spotkałem, a tam w fast foodzie jest to bardzo miły standard, żeby sobie po tym fast foodowym jedzeniu, które jest dobre, dobrej jakości i tak dalej, mimo wszystko przepłukać usta i mieć taką świeżość. I ja bardzo dobrze wspominam wrapa, którego tam jadłem i ten przepyszny sos lime avocado, limonka avocado, to było tak pyszne, taki dobry balans jakby tego takiego delikatnego smaku awokado, bo on nie jest jakoś mega intensywny, plus tej kwaśności limonki. Pyszne. Było to doskonałe, pyszne. Zdecydowanie coś do powtórzenia, jeżeli na antenie mamy słuchaczy i słuchaczki smakujących. Foodies, no. O właśnie, foodies. To totalnie polecamy to połączenie awokado z limonką w formie sosu. Pyszne. No i w ogóle tego dnia przywitała nas wspaniała pogoda, no bo ona, teraz już jesteśmy w takim momencie, że to jest taki hit or miss, w sensie czasem jest dobra, czasem jest zła. Jest raczej zimno, więc kiedy pojawia się 10 stopni i słońce, to po prostu zażyliśmy sobie takiej kąpieli słonecznej na parkingu w Chick-fil-A, bo to było też trochę na wzgórzu, więc ponad miastem. Ale co ważne, to jest najważniejsze nasze spotkanie po prostu w życiu, które zadziało się tego dnia. Mianowicie spotkaliśmy się z Solem Goodmanem. Ale najpierw musieliśmy jakoś doprowadzić do tego spotkania z Solem Goodmanem. Jeśli pomyślisz sobie, że widzieliśmy się z Bobem Odenkirkiem, aktorem grającym tę rolę,
To nie, bo on jest tylko aktorem, który odtwarza pewną postać. On tylko odgrywa. My spotkaliśmy się z prawdziwym Saulem Goodmanem. Z gościem, na którym... Który mógłby być inspiracją do stworzenia tej postaci. Dokładnie. I w ogóle bym się nie zdziwił, gdyby ktoś kiedyś przeciął się z bohaterem historii, którą zaraz będziemy opowiadać, i stwierdził, wow, to jest podstawa do tego, żeby postać szalonego prawnika napisać, tak, takiego jak Saul Goodman w tej wersji takiej, tak, najbardziej krzykliwo, kolorowo, showmańskiej. Chodzi o Kevina Kennedy'ego, prawnika, który jest jednocześnie osobowością medialną, który w pewnym sensie zasłynął swoimi TikTokami, w których z bardzo charakterystyczną ekspresją i charyzmą, w bardzo charakterystycznych ubraniach i dodatkach, które są złoto-diamentowe, udziela udziela darmowych porad prawnych, wiecie, takich protipów, jak się zachowywać na przykład, kiedy zatrzymuje was policja, kiedy policja coś od was konkretnie chce, co mówić, czego nie mówić, jakie macie prawa jako obywatele, oraz również, z racji tego, że jest to TikTok, więc jest to kierowane do ludzi młodych, masa porad dla uczniów, czyli czy nauczyciel może ci zabrać telefon, czy nauczyciel może ci nie pozwolić wyjść do toalety, nawet jak go o to zapytasz, etc., etc. No ale co jest najważniejsze, każdy TikTok jest kończony takim catchphrase'em. And hear him saying... Nie, przepraszam, jeszcze raz. And remember, hear him saying... Kev's got you covered. I oczywiście połączone jest to z tym takim gestem, w którym pokazuje palcami, że Kev's got you covered. No, jest to sztos totalny. Stwierdziliśmy, że możliwość spotkania takiej osoby na żywo nie po to, żeby zrobić sobie tylko i wyłącznie z nim zdjęcie, ale po to, żeby zapytać o to, jak wygląda system prawny w Stanach Zjednoczonych z perspektywy jego takiej showmańskiej. To znaczy, na ile to, jak on wygląda, jak się zachowuje i jak mówi, co sobą reprezentuje w mediach, może pomagać w jego pracy. I warto zaznaczyć, że to, że jest takim showmanem, ekspresyjną osobą, łączy się też z tym, że jest ekspresyjną osobą, jeśli chodzi o swoje bogactwo, ponieważ mieszka w jakiejś willi, którą też na TikToku można zobaczyć, ma jakieś 8 samochodów, w tym jakiegoś Rolls Royce'a, najnowszego pick-upa, korwetę. Żółtą korwetę. Tak. No i wiecie, jakby taki pokaz bogactwa i te diamenty. Takiego przepychu. Przepychu, to jest tak. Taki, gdyby Barok był człowiekiem, to byłby Kevinem Kennedy. Tak, dokładnie. 100%. Złoty zegarek, złota spinka do krawata, no, złoty język też, złoto usty jest zdecydowanie ten pan Kennedy. No, nie mogliśmy do niego napisać na TikToku ze względu na to, że TikTok działa w taki sposób, że jeżeli wzajemnie się z kimś nie obserwujesz, to nie możesz mu wysłać wiadomości. Okay. Plus nie jest to najszybsza forma kontaktu, więc poszliśmy sprawdzoną drogą, to znaczy wzięliśmy za telefon i zadzwoniliśmy. Jeszcze polecał mail. Tak, mail też poleciał, żeby była jakaś podkładka w trakcie rozmowy telefonicznej. No i z rozmowy chyba trochę wyniknęło, że albo ja nie do końca byłem w stanie przekazać to, na czym nam zależało, albo ktoś wyszedł z założenia, że to, co ja mówię, jest bez sensu i pewnie oni wiedzą, czego my lepiej potrzebujemy. W związku z czym myśleli, że potrzebujemy porady prawnej. Tak. No i tacy nie do końca ukontentowani efektem tej rozmowy stwierdziliśmy, dobra, pojedziemy, zdążymy, jest jeszcze taka godzina, może będziemy mieli farta, tak, i gościu będzie jeszcze na miejscu. No i dojeżdżamy tam przed 16, jak już tak, nie wiem, 15:55. Do Clarksville. Co ciekawe, wcześniej jak byliśmy w Tennessee, to przynajmniej dwie osoby mówiły nam o Clarksville, że jest miejscem, do którego raczej się nie jeździ, jest w którym raczej nie chcieliby mieszkać, w którym rządzą gangi i tak dalej. No i z taką wizją wjeżdżamy do tej niewielkiej miejscowości nieopodal Nashville. No, trochę jakby taka Świdnica przy Wrocławiu. Trochę tak, jeśli chodzi o odległość i porównanie wielkości. No i jak się okazuje, nie latają kule w powietrzu między samochodami, ludzie się nie taranują, nie ma jakichś slamsów na wjeździe i tak dalej, więc przynajmniej z tej części, którą my widzieliśmy, no bardzo przyjemne miasteczko w Tennessee, no tak z ładnym centrum, dużo starej architektury, trochę sobie też pochodziliśmy, no i trafiamy do kancelarii pana Kevina Kennedy. Jednocześnie też rys kontekstu, jeśli oglądaliście Breaking Bad albo Better Call Saul, no to wiadomo, że on często praktykował prawo, broniąc ludzi z szemranymi interesami. No jeśli sobie pomyślicie, jakby
prawnik prezentujący ogromny przepych, złoto i diamenty. Miejsce, do którego wprowadzają się gangi, wiecie, gangi, narkotyki i tak dalej. Jakby ja tutaj myślę, że jest jakaś teoria, która to wszystko spina. Wszystko się ze sobą łączy. Tak samo jak łączy się to, że front kancelarii Kevina Kennedy'ego po obu stronach drzwi ma dwa napisy. Napis po lewej głosi Jesus, napis po prawej głosi Christ. No i przechodzimy przez drzwi kancelarii i mówimy, o co chodzi. I po raz kolejny ktoś stwierdza, że wie lepiej, albo ja nie potrafię tłumaczyć, o co nam chodzi. Myślę, że to by w takiej konsternacji, że trochę nie wiedzieli, co się dzieje, no bo zwykle tam przychodzą ludzie typu przypadkiem miałem ze sobą 3 kg amfetaminy, pomówcie, nie? Jakby... Albo ukradłem samochód mojemu sąsiadowi, bo go nie lubiłem przypadkiem i teraz jakby policja ma ze mną jakiś problem, nie? Pomówcie. Więc dostaliśmy w ogóle taki formularz do wypełnienia, na czym polega nasza sprawa, no i ja sumiennie zaczynam ten formularz wypełniać, że jesteśmy reporterami, chcemy wywiad z panem Kennedym i próbuję to tłumaczyć. I dopiero za trzecim razem przebiliśmy się przez taką ścianę absurdu i niedowierzania i ktoś zrozumiał, o co nam chodzi i stwierdził, okej, to ja pójdę zapytać Kevina, bo jest jeszcze na miejscu, i może będzie miał dla was chwilę. Bum! Udało się. Mamy takie, jest Kevin. Dokładnie, to było najważniejsze. Już stwierdziliśmy, że jak, wiecie, już trzymamy się jedną ręką, to wystarczy chwycić jeszcze drugą ręką i uzyskamy to, na czym nam zależy, jednocześnie w ogóle nie będąc nachalnymi, tylko po prostu pojawiając się bez zapowiedzi, praktycznie rzecz biorąc, chociaż z lekkim wyprzedzeniem i mówiąc, że chcemy wywiad. No tutaj, rzucając kartą Polaka, no tak, oczywiście. Tak, oczywiście karta Polaka, Polski. Że jesteśmy z Polski, zadziałała fenomenalnie, bo nawet w oddali było słychać, jak Kevin mówi, że udzieli wywiadu, że ludzie w ogóle z Polski przyjechali zrobić z nim wywiad, był tym w pozytywny sposób zaoferowany. I zobaczenie tego człowieka na żywo, ja mam wrażenie, że jeżeli ktoś byłby fanem jakiejś takiej, nie wiem, artystki albo artysty pokroju Beyoncé, to dokładnie tak samo by się czuł, widząc Beyoncé na żywo w wąskim korytarzu, jak my się czuliśmy, widząc Kevina Kennedy'ego, bo ja, oglądając jego materiał na TikToku, ciężko jest mi powiedzieć, że nie wierzyłem, że on istnieje, ale trochę nie byłem w stanie uwierzyć, że on jest naprawdę dokładnie taki, a jest dokładnie taki. Ociekający złotem, diamentami, w kowbojkach do garnituru, z uśmiechem, białymi zębami, wypielęgnowanymi paznokciami oraz postawą, że wszystko da się zrobić, wszystko jest okej, super, porozmawiajmy. Bardzo jednak twardo stawiał sprawę, nie? Bo my od razu powiedzieliśmy, że nie chcemy zająć dużo czasu, godzinkę może pół. No. A co on mówi? 15 minut mam. 10 minut. 10 minut jestem w stanie wam poświęcić, więc jeżeli zrobimy to w 10 minut, to do dzieła. No i zabraliśmy się do dzieła. Finalnie zajęło nam to z pół godziny, bo jakby nakręcił się i chciał nam powiedzieć więcej, przede wszystkim o Bogu. Tak. Nigdzie nie pytaliśmy, nie? Ale po raz kolejny ktoś... To było istotne w kontekście pytania o to, jak on podchodzi do przekonywania ławy przysięgłych. Aha. On tam wymieniał trzy metody podejścia do ławy przysięgłych, ale uznał, że najważniejszą rzeczą, która sprawia, że się odnosi sukcesy w sądzie, jest wiara w Boga. Jesus Christ zawsze pomaga. Tak. Więc wytłumaczył nam ogólnie trochę, jak wygląda ten system, jak właśnie taki bycie showmanem pomaga. No i jednocześnie właśnie ciekawa była jego argumentacja, no bo dla niego ta cała jego poza, czy bycie sobą i te diamenty i złoto, które ma, buduje jego autorytet jako prawnika, jako człowieka i jako osoby, która broni uciśnionych. I no, nie byłem do końca przekonany, jakby było takie łąki, powiedziałbym, takie chwiejne, jakby takie, na takiej podstawie nie do końca, wiesz, ugruntowanej, bez solidnego fundamentu. Kolos na glinianych nogach. Tak, trochę tak. No ale nadal jakby typ jest milionerem totalnie, ma kupę forsy i jest showmanem i ma kancelarię, gdzie pracuje jednak pewnie z kilkadziesiąt osób, patrząc na to, jak to wyglądało. Tak, kancelaria, ona w ogóle ma kilka oddziałów też w różnych miejscach. To, jakby to jest oddział główny, wcale nie największy, ale główny. To tutaj siedzi Kevin Kennedy razem z napisem Jesus Christ na froncie. Ale też jakby jak wygląda system prawny w Polsce. Jak wygląda system prawny w Stanach. Często prawnicy reprezentują cię za darmo,
jeżeli nie wygrają sprawy. Ale jeżeli wygrają dla ciebie sprawę, to na przykład biorą 70% tego, co ugrają. Tak, więc znaczy... wyobraźcie sobie Kevina, który bierze totalnie sprawy o miliony. Naprawdę o miliony. Ale, bo to jakby trzeba rozgraniczyć, bo mamy takie sprawy cywilne, jak na przykład, czy tam karne, ktoś popełnił przestępstwo i trzeba go bronić. No tak, no to, sprawy... to wtedy nie ma pieniędzy na stole i wtedy musisz zapłacić, nie? Chyba, że ktoś się decyduje bronić kogoś pro bono. I są też sprawy często, w których się pozywa kogoś. No cywilne, tak jak nie? Na przykład wiele tych billboardów prawniczych, tak, na przykład był związane z wypadkami komunikacyjnymi. Ktoś spowodował wypadek, ty jesteś ofiarą i możesz się sądzić z osobą, która spowodowała ten wypadek, że należy ci się... odszkodowanie. Tak samo jak możesz się sądzić na przykład z firmą ubezpieczeniową, gdzie miałeś ubezpieczenie, że wypłacili ci za mało, za mało, nie wiem, czy to za samochód, czy za ubezpieczenie twojego ciała, nie? Ogólnie możesz się sądzić z każdym o wszystko, tak. O każdą kwotę, bo to też jest istotne, że te kwoty bywają astronomiczne i są czasem przyznawane. Więc wydaje mi się, że Kevin trochę takich spraw w życiu prowadził i tych 70-procentowych części swoich też sporo zgarnął. To jest ciekawe, no bo jakby często jest tak, wydaje mi się, znaczy jest w Polsce taki proceder, nie wiem jak to dokładnie działa, no ale jest na przykład taka sytuacja, że jak w Ameryce trochę, że masz zamkniętą sprawę, że ubezpieczyciel przyznał ci na przykład, nie wiem, odszkodowanie za samochód 7 tysięcy. Mhm. Jest jakaś firma, która zajmuje się tym, że możesz do niej przyjść i mówisz, miałem to i to, i dostałem 7 tysięcy. Oni mówią, nie wiem, na przykład możesz dostać 15, tylko musisz tam, wiesz, jakby przepisać sprawę i tak dalej, więc oni wtedy, nie wiem, czy idą się sądzić tym, czy coś, czy jakoś to negocjują, żeby nie trzeba było się sądzić i na przykład właśnie oni negocjują, że to jednak jest 30 koła, tylko że dla siebie biorą 15 i dla ciebie idzie 15, czyli i tak dostajesz, jakby w sensie, i dostajesz te dodatkowe 8, nie, które powinieneś dostać. Czyli oni biorą 70%, a ty dostajesz dodatkowe te, wiesz, parę tysięcy. No i ciekawi mnie jakby, czy to jest też tak, że oni wchodzą w momencie, kiedy już to postępowanie jest, czy dopiero po tym, jak to się rozstrzygnęło, mogli... Tyle pytań jeszcze, tyle pytań. Po prostu przychodzisz, żeby taka kancelaria cię reprezentowała. Okej. Okay. I oni mówią, spoko, będziemy cię reprezentować, nadal będziemy cię reprezentować za darmo, jeżeli nie, do momentu, aż nie wygramy. Ale jak wygramy, to bierzemy 70% tego, co zostanie ugrane. No tak. Oczywiście to nie jest taka stawka na sztywno, że za każdym razem prawnicy biorą 70%, bo nie, ale jest to powszechne, że tak się dzieje. Szczególnie te duże kancelarie tak robią, że nie biorą hajsu, chyba że wygrają, a jak wygrają, to biorą dużo. No i to było nasze spotkanie z Kennedym. Kevinem Kennedy, on to w ogóle brzmi, jakby sobie przybrał to imię i nazwisko, nie? Takie tak. Kevin Kennedy, taki Saul Goodman, ale Kevin Kennedy. I mamy wielki cel, który jedziemy zrealizować na południe, bo jedziemy do Oxford, Mississippi, gdzie... Wracamy de facto. Dokładnie, gdzie przeprowadzaliśmy wywiad z Joshuą, tam jedziemy spotkać profesora i tam też trochę jedziemy na takiej samej zasadzie, jak spotkaliśmy się z Kevinem Kennedy, bo właśnie to Steven, czyli grabarz z Mississippi, dał nam kontakt do tego profesora. Niestety nie do końca udało nam się, w ogóle nie udało nam się z nim skontaktować. Więc jedziemy do miejsca, gdzie pracuje, ale mamy też szatański plan, że wracamy do Tupelo, Mississippi i chcemy przeprowadzić po raz drugi wywiad ze Stevenem, ponieważ zadaliśmy jedno pytanie, a chcemy zadać więcej. Jak to powiedziałeś, należą ci się przynajmniej jeszcze dwa pytania. Tak uważam. I należy też się pytanie, w którym zapytamy Steven, a powiedz nam, jak to się przeżywa, jak to wygląda święto dziękczynienia w USA tak naprawdę. Opowiedz nam. I liczymy na to, że on wtedy powie, panowie, zapraszam do mnie, pokażę wam. Czy to się uda? Zobaczycie w kolejnych odcinkach. Usłyszycie nawet. W tym podcaście to już wszystko. Dziękujemy serdecznie za uwagę. Pick-upem przez Amerykę. Karol Majszak. Piotr Carvalho. Projekt Deep South. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
Podoba Ci się podcast? Wesprzyj nas na patronite.pl/projektdeepsouth i obserwuj na mediach społecznościowych, Instagramie, TikToku i YouTubie. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.